Cześć Michał. Cześć. Chciałem Cię poprosić o to, żebyś opowiedział swoimi słowami, jak się czułeś, korzystając z nagrań, w ogóle z poradnika Potężna Pewność Siebie 2. Znaczy przed, jak było wcześniej, jak jest teraz? Przed nagraniami, po rozstaniu z dziewczyną, byłem strasznie rozbity, w ogóle czułem się fatalnie. No i z pomocą przyszły mi nagrania właśnie hipnotyczne, które no, poprzez ćwiczenia z PPS-u mentalne, i po prostu już po kilku nagraniach, to było po 4 dniach, już poczułem taką wyraźną ulgę. Ulgę z czym związaną? No z tymi emocjami, no po prostu emocje już opadły, poczułem się lepiej. Po rozstaniu tamtym? Tak, tak. Bo miałem takie właśnie, no depresyjne po prostu jakieś takie myśli, mogłem się pozbierać po tym. No i właśnie te nagrania. I to minęło po nagraniach, tak? Tak, po nagraniach minęło. Tak, tak. Wybaczenie było okej. Okay. No i potem następne nagrania jeszcze mnie wzmocniły. Także po jakimś czasie to się zaczęło dziać automatycznie. I właśnie po tych 20-30 dniach zauważyłem już dużą przemianę, w ogóle inaczej reagowałem na ludzi. Sam na przykład... Co się zmieniło właśnie? Potrafiłem na przykład, nawet nie wiem, sam z siebie po prostu zagadywałem ludzi, na dziewczyny na przykład na ulicy. Coś, czego wcześniej nie robiłem. Wcześniej nawet unikałem kontaktu wzrokowego, bo po prostu się czułem tak zdepresjonowany, że nawet nie miałem takiej ochoty, nie? A potem z automatu byłem gdzieś na siłowni czy coś, to od razu baję dalej. Nie zagadywałeś do dziewczyny. Zagadywałem do dziewczyny. Okej. A jak się czułeś wcześniej, jeśli chodzi w ogóle o pewność siebie? Jak to było wcześniej? Wcześniej myślałem, że mam pewność siebie, no ale te wszystkie te traumatyczne przeżycie pokazało, że jednak nie mam tej pewności siebie. To było tylko takie na poziomie świadomym. A tak naprawdę... Gdzieś głęboko cały czas siedziały jakieś blokady, tak? Tak, tak, były blokady. I właśnie dzięki temu zadziałaniu pod świadomość teraz poczułem tą zmianę tak jakby naprawdę. Wcześniej swój logiczny umysł przekonywałem, że jestem świadomy, jestem, ale przychodziło co do czego, no to nie byłem pewny siebie. A teraz to zobaczyłem tą różnicę. I jak teraz patrzysz w przyszłość? Teraz patrzę w przyszłość dobrze. Jestem w sumie w połowie tego kursu, no ale czuję, że...